Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku miało być na temat systemów treningowych, ale tu od razu muszę przeprosić. Nad tym materiałem muszę się bardziej do tego materiału przygotować, więc on będzie bardziej taki obszerny i troszkę czasu na to jeszcze potrzebuję. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat mojej teorii, moich zasad treningowych, tak zwanego CDC. Co to znaczy CDC? Oznacza to cel, determinację i cierpliwość. Dlaczego to jest dla mnie tak ważne? Szczególnie w tych czasach chciałbym bardzo na to taką uwagę podkreślić, że w 90% osoby chodzące na siłownię nie mają tak naprawdę wyznaczonego celu końcowego. Determinacja jest chwilowa i przeważnie rzadka. Im dłużej ktoś chodzi, tym tej determinacji takiej konkretnej, mocnej jest coraz mniej. A cierpliwości to już praktycznie oprócz 1% na siłowni, bywalców siłowni od 20 lat nie ma tej cierpliwości. Dlatego też będę chciał powiedzieć o każdej z tych punktów moje przemyślenia. Zacznijmy od celu. Przede wszystkim idąc na siłownię, tak samo zresztą jak i w życiu, macie jakieś cele i do nich potem dążycie. Ktoś ma cel dobrze zarabiać, więc szuka sobie dobrej, dobrze płatnej pracy. Idąc na trening, na siłownię, zapisujecie się, powinniście wyznaczyć sobie cel. Nie każdy musi być potężnie zbudowany, zmasowany. Można wyglądać szczupło, być fit, poprawić kondycję, ale wybrać trzeba sobie cel. Celem może być poprawa kondycji, spadek wagi, zbudowanie mięśni. Musi być cel. Cel taki końcowy, do którego będziecie dążyć, realizując pomniejsze cele. Można ten cel nazwać marzeniem, a wszystko, co robicie do tego marzenia, to są właśnie te cele. I to jest ważne, bo większość osób przychodzi po prostu, że chce wyjść z domu, chce potrenować, chce się poruszać, ale nie ma celu. Schudnąć, przytyć, cokolwiek zrobić, tylko po prostu chodzić. I tak to też potem wygląda, że ja często obserwując ludzi na siłowni, widzę ludzi takich bywalców, chodzących na siłownię po prostu, żeby chodzić. Takie tam z nudów po prostu. Przyszedłem, najlepiej zrobić sobie fotkę jeszcze, wrzucić na Facebooka i takie tam z nudów na siłowni. Nie zrobicie formy żadnej, nic nie osiągniecie na siłowni, nie wyznaczając celu, do którego będziecie zmierzać. Bez wyznaczenia celu nie będziecie w stanie wdrożyć diety, stylu życia takiego pod siłownię. Nic nie zrobicie, bo nie macie celu, chodzicie sobie tak po prostu. Więc jest to bardzo ważne. To jest najważniejsza rzecz na samym początku. Wyznaczyć sobie cel. Każdy ma inny, ale wyznaczyć go musi każdy. Drugą sprawą jest determinacja. Determinacja jest bardzo ważna, bo po wyznaczeniu celu trzeba być teraz spięty mocno w swoich działaniach i zdeterminowany w dochodzeniu do tego właśnie celu. Ludzie często mi mówią, że wiesz Mariusz, no jeszcze tam trening spoko, ale te jedzenie, wiesz, tu na urodzinach byłem, tu na chrzcie, tu na ślubie i tak w kółko wszyscy mi się tłumaczą, że nie byli w stanie odmówić nigdzie. Dlaczego nie jesteście w stanie odmówić? Bo co? Bo wszyscy na chrzcinach jedzą coś tam? Ale dlaczego ty nie możesz jeść nic zdrowego? Albo ze stołu wybierać rzeczy bardziej zdrowe. Pomijać różnego rodzaju zapiekanki, a wybierać jajka, wybierać sałatki warzywne, wybierać sobie szynkę. Dlaczego? Nie musicie wszystkiego ze stołu zjadać. Poza tym to jest wasze życie, wasze zdrowie. Jeżeli wasze życie będzie się kręcić wokół tego, że są jakieś chrzciny, urodziny i tak dalej, no to wybaczcie, no, ale będziecie wyglądać tak, jak wyglądacie i czuć się tak samo. Tylko zapamiętajcie jedno. O ile na imprezie wszyscy się objadają i jest fajnie, wesoło, o tyle jak masz problemy i chodzisz do lekarza, w kolejce do lekarza stoisz już sam. Nie jesteś już otoczony tymi osobami, z którymi fajnie się jadło te wszystkie rzeczy. Więc determinacja. Jeżeli macie cel, mówicie o tym swoim znajomym. Moim celem jest przytyć albo schudnąć na siłowni, albo poprawić kondycję. I dlatego, dążąc do tego celu, jestem zdeterminowany, żeby trzymać dietę. Jasne, że nie można też przesadzać. Jedziesz na jakieś urodziny,
zjedz coś w miarę najlepszego ze stołu, nie bądźmy też skrajni, ale nie jedz wszystkiego, nie żrej każdej rzeczy, nawet tej najgorszej, wybieraj te najlepsze i tyle, nie musisz ze własnym pudełkiem jeździć. Wybieraj dobre rzeczy, na pewno na stole znajdą się jajka i tym podobne rzeczy, sałatki, tyle, owoce, można wypić kole zero, jak jest na stole, lub wodę, nie trzeba pić coli z cukrem, proste, nie musisz wypić flaszki wódki, możesz wypić kieliszek, dwa dla towarzystwa i tyle. Determinacja to podstawa, żeby dojść do tego celu. Musisz sobie cel wyznaczyć, ale być zdeterminowany, żeby trzymać dietę, wysypiać się, w miarę unikać stresu o tyle, ile się da i trenować. Ciężko trenować. Nie przychodzić, posiedzieć na siłowni, tylko trenować. Być zdeterminowany, żeby dojść do celu. Bo co ci z tego celu, jak nic nie robisz w jego kierunku? Trzecim punktem bardzo ważnym jest cierpliwość. I to jest moim zdaniem klucz do wszystkiego. Ja jestem zafascynowany ostatnio inwestowaniem na giełdzie, z czego też od 2 lat się intensywnie uczę. I zauważyłem wiele podobieństw. Też uważam, że tak jak i na giełdzie, inwestowanie długoterminowe jest lepsze od spekulowania. Tak samo na siłowni uważam, że inwestowanie długoterminowe w formę, budowanie powolne, długoterminowe formy jest lepsze niż, w cudzysłowie porównując do inwestowania na giełdzie, spekulacyjne, krótkotrwałe strzały, przede wszystkim na jakichś dopalaczach, w sensie sterydów lub tak dalej, jest lepsze te długoterminowe. Znam mnóstwo osób, nie będę przecież wymieniał oczywiście, ale znam mnóstwo osób, które znam od iluś lat, które robią tak zwaną syzyfową pracę, o której też nagram filmik, gdzie tyją 8, chudną 8, tyją 8, chudną 8. Gdzie po prostu wiem, kiedy są na bombie, a kiedy na niej nie są. A forma to jest, robienie formy, budowanie mięśni, to jest długotrwały proces. I o wiele więcej jesteś w stanie zrobić prawdziwej, długotrwałej, trwałej masy, trenując naturalnie lub z jakimiś czasami dodatkami, dla tych, którzy są bardziej już hardkorowo nastawieni, niż ten, który formę opiera na tym, że jest na bombie lub na niej nie jest. Więc pamiętajcie, że cierpliwość to jest podstawa. Nie zobaczycie nikogo, kto zrobił formę w rok i potem ją utrzymał przez dłuższy czas, trenując do 80. Nie zobaczycie. Każdy, kto trenuje 30, 40 lat, ma 50, 60, 70, to jest ktoś, kto 80%, jak nie 100, ale przynajmniej 80% z czasu, który spędził na siłowni, przetrenował naturalnie, na sucho. 20% to były momenty, gdzie na czymś tam sobie był mocniejszym, gdzie lub do zawodów się przygotował, lub chciał po prostu być ciut większy, a już naturalnie się nie dało. Ale i tak 80% z całego roku był naturalnie. To był miesiąc, dwa na czymś, a 10 miesięcy naturalnie. I ta forma jest potem długotrwała, taka mocna, trwała i nie kończy się wraz z zejściem z bomby, bo po zejściu czasami z krótkotrwałego jakiegoś tam doładowania spada ci troszeczkę, a większość zostaje. A ci, którzy nauczyli się być niecierpliwi i robić formę na czymś, to co zdobędą na czymś, tracą to wszystko, więc cierpliwość popłaca w dłuższym terminie. A budowanie mięśni, jak sama nazwa jest bodybuilding, to jest styl życia. Budujesz mięśnie całe swoje życie. To jest piękny sport, bo możesz trenować do końca życia, budując mięśnie całe życie. Jeżeli jesteś nastawiony na strzały momentalne, to możesz skończyć jak taki kulturysta Sean Ray, który był gwiazdą kulturystyki lat 90., a dzisiaj wygląda jak zatłuszczony chłopczyk, no, czy facet, przepraszam, chłopczyk. Zatłuszczony gość, który widać, że robił tą formę tylko pod sport, pod zawody, ale nie jest tego stylem życia, bo jest dzisiaj kulką. Najlepszym przykładem, jeżeli będziecie mieli czas zobaczyć sobie w internecie, jest taki kulturysta jak Lee Labrada, którego syn teraz startuje w Mr. Olympia. Lee Labrada, zobaczcie, jak wygląda dzisiaj. Jasne, że ma mniejsze gabaryty, chociaż on nigdy nie był wielkich gabarytów, bo to niewysoki zawodnik, ale jest mniejszych gabarytów, ale ja widziałem 2 dni temu z nim filmik, jest tak zrobiony, że bez problemu mógłby startować w zawodach. To jest facet, który robił formę treningiem, a nie bombą i na pewno nie, jak już był na bombie, nie na dużych dawkach, więc cierpliwość, pamiętajcie, cel, determinacja i cierpliwość, to popłaca w budowaniu formy mięśni czy w utracie tkanki tłuszczowej.
Bardzo bym prosił o komentarze, o lajki. Chciałem tylko poinformować, że w tym roku wkrótce będę zaczynał działać z koszulkami Diabelska Ferajna. Kto by chciał mieć taką koszulkę, zapraszam. Wkrótce będę już podawał szczegóły, będę robił już różne dla dziewczyn, dla kobiet, dla facetów różnego rozmiaru. Pokażę Wam, jak już będzie gotowy projekt, jak to wygląda. Będą dwie wersje tych koszulek, pokażę te projekty. No i chciałem Was poinformować, że już niedługo zabieram się za napisanie swojej pierwszej książki, ale to jeszcze szczegóły będę Wam mówił. Mam nadzieję, że będziecie chcieli się zaopatrzyć w taką książkę. Na pewno nie będzie to jedyna moja książka, ale chciałbym już od czegoś zacząć i dzielić się swoją wiedzą, ponieważ nie podoba mi się to, co się dzieje w kulturystyce, nie podoba mi się, w którym kierunku skręciła kulturystyka i nie podoba mi się to, że kiedyś był kult treningu w latach 90., a teraz jest kult brania, że nieważne jest, jak trenujesz, tylko ważne jest, na co cię stać w sensie finansowym, co możesz wziąć, ile wziąć, a jak za mało bierzesz, to weź więcej. Ja z tym będę walczył, choćbym miał się pokłócić ze wszystkimi w tej branży, którzy są przeciwko mnie w kwestii stosowania sterydów. Będę walczył o przywrócenie, przynajmniej w Polsce, dobrego imienia kulturystyce, bo kulturystyka to jest budowanie mięśni, styl życia, styl odżywiania. Bodybuilding jest piękny, ale kulturystyka to trening, a nie sterydy. Miłego dnia, dajcie mi znać, co o tym myślicie, skomentujcie. Komu się podoba, zasubskrybujcie. Prosiłbym Was o udostępnianie moich filmików u siebie na social media i tak dalej. Pomoże mi to się rozwinąć i chciałbym naprawdę coraz większemu gronu ludzi doradzać, żebyśmy przywrócili kulturystykę swojemu pierwotnemu pięknu, żeby ludzie przestali myśleć o kulturystach jak o jakichś tam, nie wiem, wynaturzonych ludziach, tylko pamiętali, że prawdziwą kulturystyką była kulturystyka Arnolda Schwarzeneggera, Regia Parka i innych kulturystów, którzy wyglądali świetnie i na których się patrzyło, mówiło wow, chciałbym też tak. Bo dzisiaj wielu ludzi patrzy na kulturystów zawodowych i mówi fuj, taka jest prawda. Miłego dnia, trzymamy formę, a ja właśnie robię posiłek, bo jestem po treningu. Trzymajcie się.